Halo, halo, dzień dobry, czwórka z tej strony, witam was serdecznie w Into the Bridge. To jest ósmy odcinek naszej serii. Wszystkie wyspy są zabezpieczone, mamy pełen grid. Idziemy na final bossa. No dobra, startujemy misję i zaczynamy. Ralph, Choke i działo. Co musimy zrobić? Survive the fight. 5 tur. Musimy przetrwać. Mamy w miarę normalne, czy w zasadzie same alfy, czyli dużo życia mają. No dobra. Confirm. Poszło. Okej. Okay. What the fuck? Co to jest? Aha, czyli... wspaniale. Okej, okay, nieźle. Bo tak, działem możemy zrobić coś takiego i po prostu tych dwóch przesunąć. Teraz tak. Ty masz za dużo życia, co? Dobra, Ralph. Przesuń pana. I Anton, czyli nasz czołg, również przesuń pana. Dobra. Pierwsza tura, dostajemy damage na Ralpha, ale to tyle. I to 3. Nie zauważyłam, ile on zadaje. No dobra. Niedobrze. Bardzo brzydko. Wręcz źle. Ja tą muchą nie muszę się przejmować. Ty jesteś ten biegnący, co? Tak. Co ty masz za bonus? O Boże, wszyscy my dostaniemy po jeden damage'a. Nie za fajnie. Ale... jeżeli dobrze pamiętam, to najlepszy na świecie Ralph... Dokładnie. Tylko teraz, jak my byśmy chcieli ustawić... ustawić czołg? Tutaj? 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 Powinniśmy go ustawić tak, żeby nie dostał damage'a, ale i tak dostanie damage. Niestety. Co możemy zrobić? Zastanówmy się chwilę. Moglibyśmy się niezbyt przejąć tym. Przerzucić Antona tutaj. Uderzyć nim w ten sposób. I Ralphem. O kurde, Anton, Anton. Okej, okay, muszę to zresetować. Anton źle stanął. Anton powinien stać po prostu tutaj. Dobra. I teraz ostatnia sprawa. Trzeba będzie... zrobić w ten sposób, żeby tak, zablokować tego grida. Tutaj tych dwóch zrobić tak i dostaniemy tego grida tutaj. Dobra. Wydaje mi się, że jest w miarę optymalnie. Bęk i bęk i bęk. Resist. Uff. Działo dostało dosyć dużo. Anton i działo muszą się ruszyć.
Dobra, zobaczmy gdzie... Możemy się ruszyć, działamy. Możemy się ruszyć tutaj. A, działo nie może dostać ani jednego damage'a. Ty nie będziesz w stanie ich tu wszystkich zarąbać. Dobra, pomyślmy. To jest spoko. Działo się stąd musi ruszyć, nie? Więc teraz tak, gdzie możemy się ruszyć działem? Możemy się ruszyć działem tutaj, ale ono wtedy nic dobrego nie może zrobić. Możemy się ruszyć działem tutaj, nie może też. Tutaj dostanie jeden damage'a, to będzie strasznie słabe. I tutaj. I tutaj. Dobra, ten ma jeden, ten ma trzy, ten ma trzy, ten ma dwa. Tym się nie muszę przejmować. Ten gość ma jeden, dobrze by było go zabić. Ten ma trzy, dobrze by było go zabić. Będę w stanie go zabić, jeżeli ja tym gościem spróbuję wszystko wyrzucić. Dobra, spoko. Teraz tak, ten ma dużo, ten ma dużo. Ale... moglibyśmy się tym nie przejmować. W sensie, moglibyśmy zrobić tak. Teraz tego gościa sobie po prostu tutaj przestawić. Zaatakować wszystko. Super. I Ralfem przesunąć kolegę. Nie dostajemy dodatkowych obrażeń. Pięknie. Pięknie. Zarąbiście. Mamy dwóch weków. O, spoko. Nie przejmujemy. O, żaden z nich nie robi nam w zasadzie żadnego problemu. Super. Czy ktoś się będzie jeszcze tworzył? Chyba nie. No dobra, no to działo na spokojnie. Załatwia tego gościa. Okej. Anton na spokojnie przychodzi tu. Ralf na spokojnie załatwia tego gościa. I to jest tyle. Wygraliśmy, tak? Bang. 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Okej. Rozwaliło nas. Jesteśmy pod ziemią. Ups. Okej. Fajnie. Natomiast... to przyjemnie. Czy mamy nowe życie? Mamy. Dobra. Nie jest najgorzej. Dobra. Co możemy zrobić? Możemy. Przeparkować tego gościa. Ile to ma życia, ile to ma życia, ile to ma życia? Dużo. Przeparkować tego gościa. Bomba. Teraz moglibyśmy sobie... przeparkować tego gościa. Do lawy. Albo tego gościa do lawy.
No dobra, ale to znaczy, że ten gość po prostu... Dobra, sprawdźmy. Moim zdaniem... Pozbywamy się w ten sposób lidera, ale... Tylko cholera. Będziemy mieć problem z tym. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała tak, jak ja myślę. Dobrze, poszło. Spoko. Czy jeszcze tego gościa tutaj? Niestety nie udało nam się... O! Ten gość tutaj nam zada obrażenia. No dobra, rozumiem. Trzeba tego zajona zajebać. Jak to zwykle bywa. Dobra, pomyślmy chwilę, jak to załatwić, żeby było elegancko, nie? Ten gość atakuje mi tych dwóch. Ten gość ma pasiwa, który nas mocno boli. To trzeba przesunąć. Tego gościa też trzeba przesunąć. Ten go też. Tego możemy zabić lawą, jeżeli przerzucimy na przykład nasze działo tutaj, zabijemy tu, on wpadnie. Tylko nie wiem, czy to jest dobra opcja teraz. Bo chyba lepiej by było zasmołkować tych dwóch tutaj. Mieć ich z głowy wtedy. Ruszyć. Działem zarąbać tego. No chyba tak. Chyba trzeba będzie zasmołkować. Zrobić powiedzmy tak. Tego dziuba być tak. Jakbyśmy zabili tych dwóch, ale ten by jeden został. Słabo. Dobra. Przykro mi, ale musi być w ten sposób i dostaniemy damage'a na siebie. No wiem, że Zion atakuje. Zion atakuje też rąbany tan. Okej. Bang. Tym się chyba... O, trzeba się nim przejąć. Fuck it. Ten nie atakuje. Ten atakuje, ale mojego. Tego gościa trzeba zajebać. Jeszcze dwie tury trzeba przekonać. Tego gościa należałoby... Co ty atakujesz w zasadzie? Ty atakujesz Ralfa. A sobie atakuj Ralfa. Okej, czołg. Ty byś pojechał tu.
Gdybyś zarąbał tego kolegę. Tak? Tak. Teraz ty atakujesz za 1, a ty atakujesz pewnie za 3. Więc nie ma bata. Ujej. Oh fuck. Właśnie coś zauważyłam. Chyba w ten sposób się pozbędziemy. Fuck it. Nie o to mi chodziło. Dobra, zresetujmy to. Jeszcze raz. Ty atakujesz Ralfa? Atakuj Ralfa, spoko. Może zrobić tak. Wiem, co ty możesz zrobić. Ale nie wiem, jak to zrobić. Nic nie dało, bo Ralf go zabił. Dobra, jeszcze jeden reset. Co mam zrobić? Dobra. Dobra, zróbmy tak. Nie. Co autor miał na myśli, kiedy chciał to zrobić, bo już nie pamięta. Ja chciałam zrobić tutaj miejsce. To oznacza, że tego biedaka trzeba by już stąd przesunąć. Bo inaczej go wpakuję do wody. Do lawy, jeszcze lepiej. No dobra, to na tej zasadzie to ja mogę po prostu tego gościa tu przesunąć. Tego gościa sobie po prostu zrąbać. Tego gościa przesunąć. I w zasadzie no, dostaniemy trochę damage'a. O Jezu, czołg. Jak zwykle czołga zapomniałam. Dobra, czołg. Stracimy czołg. No dobra. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to przeżyć teraz. Dobra, co musimy zrobić? Jeden grida możemy poświęcić, to jest drugi grid. Tego jeszcze nie możemy poświęcić. No więc tak, Ralfa stąd trzeba zabrać. I zarąbać tego gościa.
Nie. Nie tu, tylko tu. I powinniśmy dostać tylko dwa obrażenia na Grida i zwyciężyć. Raz, dwa. Dobra. Zarąbiście. Jebutne bum. Super. Udało nam się wygrać. Łącznie trwało to 2 godziny 20 minut. Udało nam się 4 wyspy. Oj. I uratowałam złego gościa, bo chciałam tego drugiego. No ale dobra, nieważne. Moi drodzy, mamy sobie wybrać kolejny skład. I możemy zrobić każdy z nich. Mi się podoba ten, bo ten gościu ma tarczę. Ale to chyba sobie wybierzemy w następnym odcinku, co? Tymczasem ja bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.